Zamierzasz skręcić w lewo na skos. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Dobrze, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Czyli ja będę gdzieś w lewo skręcał, tak? Dobrze. Okej. Okay. Dobrze, ja będę opuszczał tą drogę z pierwszeństwem. Widzieliście państwo, albo ja cię, Klaudio, poproszę, żebyś jeszcze raz puściła i zaraz powiemy sobie... Stop. Okej, okay, tu już widać. Widzicie państwo, mamy znak informacyjny droga z pierwszeństwem. Mamy tabliczkę. Mamy tabliczkę, na której mamy wskazany przebieg drogi z pierwszeństwem. Czyli droga z pierwszeństwem z naszego punktu widzenia skręca w prawo. Jeżeli ja zjeżdżam z tej drogi, to już jest dla mnie poważny sygnał, żeby się zastanowić. Ja ją będę opuszczał. To jeszcze nic samo w sobie nie zmienia, ale to jest ten impuls, w którym my musimy się skupić. Dobra, będę opuszczał, zjeżdżam z tej drogi, opuszczam drogę z pierwszeństwem, to muszę sprawdzić, czy przypadkiem właśnie po prawej stronie też nie jest droga z pierwszeństwem. I zobaczcie państwo, ta droga skręca w prawo, czyli pojazd nadjeżdżający z tej strony jest tak samo jak ja na drodze z pierwszeństwem, w związku z tym ja będę musiał puścić pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Tak to rozpatrujemy w przypadku. I bardzo ważne jest, żebyśmy zauważali te tabliczki, bo inaczej się zachowamy, że jak tej tabliczki nie będzie. One się pojawiają wtedy, kiedy droga z pierwszeństwem nie prowadzi na wprost, albo układ z dróg na skrzyżowaniu, czyli tych wlotów, jest asymetryczny.